Cześć kochani, z tej strony Tamara Gonzalez-Ferea, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dziś temat myślę, że bliski wielu osobom, na pewno mi. Porozmawiamy o byciu emotional eater, czyli taką osobą, która je w zależności od tego, w jakim stanie emocjonalnym się znajduje. Na czym to w ogóle polega, z czym to się wiąże, jakie są niebezpieczeństwa bycia taką osobą, o tym właśnie dziś porozmawiamy. Warto posłuchać, dlatego że często pewnie nawet nie wiecie, że wpadacie w taki schemat, a może borykacie się z wagą, z niedowagą i mam nadzieję, że moja droga do odnalezienia tego wewnętrznego spokoju i rozwiązania tego problemu, który gdzieś mi towarzyszył przez całą dorosłość, pomoże Wam też usprawnić Wasz sposób odżywiania w codziennym życiu. To może zacznijmy w ogóle od tego, co to znaczy być emotional eater, bo można nim być na różne sposoby. Można na przykład jeść bardzo dużo, kiedy się jest w sytuacjach stresujących. Czujesz się niekomfortowo, czujesz się niepewnie, nic Ci się w życiu nie układa chwilowo i Ty wtedy sięgasz po prostu astronomiczne ilości jedzenia albo nieustannie masz ochotę podjadać. To jest jeden sposób, to jest akurat mój, charakterystyczny dla mnie, czyli ja, kiedy jestem smutna, kiedy czuję się źle, kiedy czasami czuję się nieszczęśliwa, tak było przynajmniej do tej pory, to wtedy zawsze sięgałam po jedzenie i wtedy nagradzałam się jedzeniem, ale o tym za chwilę porozmawiamy właśnie. Drugi sposób to jest taki, kiedy masz tak, że po prostu jesteś w stresie, w sytuacji walka lub ucieczka, i po prostu nie jesz nic. Żołądek Ci się zawiązuje na supeł, w gardle Cię ściska, nie jesteś w stanie nawet przez kilka dni tak naprawdę przyjąć żadnego normalnego posiłku. Czyli jakby Ty w sytuacji stresowej zupełnie nic nie jesz. I jeszcze jest trzeci taki rodzaj bycia emotional eater, czyli okej, masz na tyle silną wolę, że sobie mówisz dobrze, to ja teraz od jutra, uwaga, jestem na diecie, więc dzisiaj mam dyspensę, mogę zjeść wszystko, co mi przyjdzie do głowy. I zamawiasz pizzę, kupujesz lody, jesz hamburgera i mówisz, dobra, dobra, dzisiaj sobie zjem po prostu żołądek. Tak, ty jak kulka, taka bańka, wstańka, leżysz na łóżku, ale dzisiaj możesz, bo dzisiaj masz dyspensę od jutra i to naprawdę w Tobie podziwiam, od jutra jest dieta. No, na przykład przez jakiś tam okres, który sobie zaplanujesz i potem dieta puszcza, zrobiłaś to, co chciałaś, schudłaś albo oczyściłaś organizm i znowu wracasz do tego, żeby dalej jeść, bo już nie musisz być na diecie. I to są takie trzy ścieżki, jeżeli rozpoznajesz gdzieś u siebie ten schemat, to zachęcam Cię do tego, żeby zostać ze mną. Skąd to się w ogóle bierze? Skąd się bierze taka dziwna, bo to jest dosyć specyficzna relacja z jedzeniem. To nie jest tylko relacja polegająca na tym, że odżywiasz swoje ciało, tylko jedzenie jest symbolem czegoś. Czego symbolem jest jedzenie? Ano takiego poczucia bezpieczeństwa, matczynej bliskości, tego, że ktoś się z Tobą zaopiekuje, że hej, hej, kochanie, wszystko jest w porządku. Kiedy byliśmy dziećmi, jedzenie było naturalnym sygnałem dla naszego ciała, że jesteśmy zaopiekowani, że możemy odetchnąć, że już nam nic nie grozi. I stąd w przypadku takich osób, które właśnie po prostu jedzą wtedy, kiedy są zestresowane, jest ta sytuacja, że w takich momentach kryzysowych muszą się nagradzać jedzeniem. U mnie było tak, że za każdym razem w takiej sytuacji jakiejś bardziej stresującej, albo kiedy na przykład miałam doła po prostu, to jedzenie było takim substytutem szczęścia w postaci właśnie jakichś ciastek, jakiejś pizzy, jakichś lodów, albo po prostu bardzo dobrego, dużego obiadu. I wtedy przez chwilę czułam się tak, wiecie, taka spokojna, usatysfakcjonowana, że ja się sobą zaopiekowałam. I to jest o tym, o tej takiej opiece. I mi bardzo długo zajęło dojście do tego, dlaczego ja na przykład, okej, jestem w stanie się zmusić, żeby po prostu przez jakiś czas nie jeść czegoś, albo właśnie pilnować swoje diety, ale zawsze gdzieś wracałam do tego, żeby się tym jedzeniem nagradzać, żeby się tym jedzeniem sobą opiekować. Kiedy zrozumiałam, że właśnie w dzieciństwie czasami brakowało mi opieki takiego kogoś, kto by mnie przytulił. Moja mama też przecież pracowała, samotnie mnie wychowywała, nie zawsze była obok mnie po to, żeby mi to poczucie bezpieczeństwa, takie fizyczne nawet, zapewnić. I jedzenie od tamtej pory było dla mnie no, takim substytutem
takiego kokonu, którym się sama otaczałam. Mam na przykład dużo koleżanek, które mają zupełnie w drugą stronę i zawsze sobie patrzyłam na nie i mówię, kurczę, jak ja ci zazdroszczę. Ja jak się stresuję, to jem wszystko, absolutnie wszystko. Mówi, jak ja się stresuję, to ja nie mogę jeść nic. I mówię sobie, też bym tak chciała. No ale o czym to jest? O tym, że my wtedy w tej sytuacji jesteśmy już w takim trybie właśnie walki lub ucieczki, że nie jesteśmy w stanie myśleć o czymś innym. I nasz organizm, jeżeli to jest przez chwilę, to tak jak to było w czasach hen, kiedy człowiek musiał uciekać przed drapieżnikami, to było przydatne, dlatego że cała energia organizmu szła właśnie na to, żeby z tej sytuacji kryzysowej się wykaraskać. I nie było czasu na myślenie o jedzeniu, o tym, żeby trawić. Teraz jest tylko to, co tu, czyli walka albo ucieczka. A w tej chwili, jeżeli ktoś jest w takim trybie, to przy permanentnym stresie organizm wpada niestety w tryb takiego samowyniszczenia. Dlatego, że nie jest w stanie myśleć o tym, czy czuć tego głodu. Osoba, która tego nie czuje, po prostu jest ścichnięta cała w środku i też nie je. I zdarza się, że takie osoby, które właśnie mają potem sesję albo mają jakiś duży projekt w pracy, po prostu chudną, tylko z tego względu, że nie są w stanie po prostu jeść, nie pamiętają o tym, że trzeba jeść, ten organizm się nie, jakby nie w ogóle dopomina o swoje. No i ostatni ten przykład, gdzie mówiłam Wam o tym, że ktoś sobie daje bardzo dużo przed, potem przechodzi na dietę i potem znowu jakby sobie odpuszcza, to jest trochę tylko inny wariant tego pierwszego, tego mojego takiego wzoru bycia emotional eater, czyli po prostu taki wzór, gdzie Ty potrzebujesz tej opieki, potrzebujesz tej miłości, potrzebujesz się. Tak, wiecie, bo to jest taki sztuczny sposób zaopiekowania się, bo tak naprawdę my nie jesteśmy głodni, nasz organizm nie potrzebuje tyle jedzenia, ale dla naszego mózgu to jest pobudzenie ośrodka nagrody, więc my czujemy, że to jest taka chwilowa nagroda, ta chwilowa gratyfikacja, przez chwilę czujemy się bezpiecznie. Niestety ten efekt tak naprawdę nigdy nie trwa długo, dlatego że jedzenie za chwilę zostanie strawione, a jeżeli na przykład jecie w dużych ilościach, to będzie trochę tak jak ze zjedzeniem 3 tabliczek czekolady naraz. Okej, przez 5 minut poczujesz się super, no bo tyle dobrego, czekolada, cukier uderza do krwi, czujesz się fantastycznie. No a potem jest ogromny spadek, poczucie winy, bo przecież zjadłaś tyle kalorii naraz i tak właściwie to nic Ci to dobrego nie daje. Właśnie tak wygląda relacja takiej osoby jedzącej w związku z emocjami, z jedzeniem. Ta relacja nie jest korzystna, bo jest pełna właśnie poczucia winy, wyrzutów sumienia i jedzenia takich ilości, które de facto nie są Wam wcale potrzebne, albo właśnie nie jedzenia praktycznie nic przez bardzo długo. Istotne jest, żeby rozpoznać, że należycie do tej grupy osób, bo dzięki temu będziecie wiedzieli za każdym razem, kiedy poczujecie ten impuls, o czym to jest. Bo to nigdy nie jest tylko o jedzeniu. Dla mnie to był moment przełomowy, bo ja zawsze się zastanawiałam, dlaczego kiedy byłam młodsza, na przykład właśnie kiedy miałam 20 kilka lat, było mi dużo łatwiej się zdyscyplinować, powiedzieć nie, przechodzisz na dietę, dzisiaj już tego nie jesz, kończysz, nie jesz po 18, a potem pomimo tego, że ja mam dużą siłę woli, było mi tak trudno się zdyscyplinować i na przykład wracałam po 2 dniach nagrań do domu i kupowałam sobie różne rzeczy i co najlepsze, ja na przykład nie zjadałam wszystkiego naraz, ale próbowałam miliona różnych rzeczy i sobie w ten sposób dogadzałam. Oczywiście suma była taka, że też po prostu godzina 22, a ja leżę na łóżku jak ta wielka kulka i sobie myślę, kurczę, nawet nie byłam aż tak bardzo głodna. Ważne, żeby rozpoznać, skąd się bierze u Was ta potrzeba jedzenia. Jeżeli ona wynika z głodu, z tego, że właśnie jest odpowiednia pora, burczy Wam w brzuchu, to wszystko jest normalnie. Ale jeżeli na przykład dopiero co jedliście i właściwie nie jesteście głodni, ale ktoś Was przed chwilą bardzo mocno zdenerwował i czujecie niesamowitą ochotę, żeby właśnie zjeść coś słodkiego i kupić sobie jakiegoś batona, to znaczy, że nie mówi do Was Wasz organizm, tylko znaczy, że mówi do Was Wasza głowa i po prostu wtedy się zaczyna problem. Bierze się to też z tego, że często w dzieciństwie mamy zakodowane tak zwane jedzenie na pocieszenie. Czyli na przykład, jak będziesz grzeczna, to dostaniesz lody. Albo jak jesteśmy smutni, to dostajemy ciastka z mlekiem. Albo jak coś nam się nie udało, to idziemy na dobrą pizzę. I gdzie
gdzieś oprócz tego, że oczywiście kojarzy się to z tym takim pierwszym poczuciem bezpieczeństwa związanym właśnie z mlekiem mamy, z tym takim, z tą taką opieką rodzicielską, to z drugiej strony często dostajemy w drugim dzieciństwie, które właśnie powoduje, że nam się koduje w głowie: jedzenie równa się nagroda, coś ci się nie udało równa się pocieszenie. I to sprawia, że jako dorośli sięgamy po prostu po to jedzenie zbyt często i zbyt kompulsywnie. Co zrobić, żeby rozwiązać ten problem? Najważniejsze to zidentyfikować jego źródło. I wtedy jesteście na najlepszej drodze. U mnie to emocjonalne jedzenie wiązało się po pierwsze właśnie z tym poczuciem bezpieczeństwa, którego potrzebowałam, a po drugie jeszcze z tym, że w dzieciństwie no byłyśmy po prostu biedne i nie miałyśmy za dużo dobrych rzeczy do jedzenia. I kiedy już zaczęłam zarabiać własne pieniądze, zaczęłam móc robić zakupy takie, o jakich marzyłam, kupować wszystkie frykasy, jakie mi się marzyły, w tym momencie zaczęłam się tym jedzeniem nagradzać. I to był taki komunikat do mojego ciała, do mnie samej, że słuchaj, teraz ci się udało, to ci się należy, nagrodź się tym. Kiedy rozpoznałam, o czym to jest, co to jest, to zrozumiałam, że wcale nie muszę powielać tego schematu i tak samo ty. Za każdym razem, kiedy poczujesz w jakiejś trudnej sytuacji, kiedy będziesz w gorszym nastroju, potrzebę tego, żeby właśnie sięgnąć po jedzenie, nie będąc głodnym, możesz sobie powiedzieć: hej, do swojego wewnętrznego dziecka: hej, jestem tu, ja cię kocham, jesteś dobra, wszystko będzie okej, jesteś cudowna, nie przejmuj się, nic się nie stało. Mówcie do siebie. Ja o tym, jak pracować z wewnętrznym dzieckiem, nagrałam już osobny film i polecam ci go chyba tutaj bardzo serdecznie, żebyś zobaczył, na czym ta praca polega. Ona pozwala wywinąć się z tego niepotrzebnego programu, którym właśnie jest emotional eating. Co zrobić w sytuacji, kiedy już wiesz, o czym jest twój głód, wiesz, z czym on się wiąże, wiesz, skąd się bierze, czy to z dzieciństwa, czy z innych momentów twojego życia, i pracujesz ze swoim wewnętrznym dzieckiem, udało ci się ten schemat właśnie, smutek, jedzenie, trudna sytuacja, jedzenie, gdzieś tam zniwelować i wprowadzić nowy schemat pod tytułem: jem wtedy, kiedy jestem głodna i wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebuję, a mimo wszystko dalej gdzieś cały czas to widmo tego emotional eating gdzieś nad twoją głową krąży. Tak było w moim przypadku. Oczywiście możecie w to wierzyć lub nie, ja akurat wierzę w to, że przychodzimy na ziemię, że nasze dusze przychodzą na ziemię z jakimś pakietem doświadczeń. Mamy przodków, którzy mieli swoje doświadczenia, mamy praprzodków, którzy mieli też swoje doświadczenia, mamy rodziców, którzy przecież byli przed nami i też mają swoje doświadczenia. I to wszystko, przychodząc, rodząc się, po prostu dziedziczymy. I czasami jest tak, że głód, który nas dotyka, który gdzieś czujemy podskórnie, który jest bardzo silny, niekoniecznie jest nasz. Kiedy już ja zrozumiałam, o czym jest mój głód, zaczęłam z nim pracować, zaczęłam pracować z wewnętrznym dzieckiem, udało mi się ten schemat praktycznie po prostu wyrzucić z obrazka. Przestało mi się chcieć jeść w dziwnych momentach, przestałam czuć taką silną potrzebę sięgania po jakieś słodycze, po jakieś fast foody i zaczęłam jeść tylko wtedy, kiedy naprawdę byłam głodna. A nawet jeśli było coś takiego, że ach, kiedyś bym teraz zjadła, teraz bym sobie nagrodziła to, co zrobiłam właśnie jedzeniem, wystarczyło, że powiedziałam sobie: hej, ty już dzisiaj jadłaś, wcale nie jesteś głodna, super się spisałaś, dałaś radę i to wystarczy. Dobre słowo, może obejrzeć jakiś dobry film. Ja sama do siebie tak mówiłam. Ciekawe było dla mnie to, że pomimo tej ogromnej pracy, którą wykonałam i którą wykonywałam codziennie, gdzieś jeszcze jakiś taki głód niezwiązany zupełnie z moimi fizjologicznymi potrzebami się tlił. Ja o tym bardzo dużo myślałam, bardzo mocno próbowałam się wczuć w to, medytowałam na ten temat i nie mogłam zrozumieć, skąd ten głód jest. Wiecie, jakie miałam poczucie? Że to nie jest mój głód. Dopiero kiedy zaczęłam pracować z tematem jeszcze głębiej, zaczęłam szukać, o czym jest ten głód, bo mam takie poczucie, że to już nie jest ten mój głód z dzieciństwa, to nie jest już ten schemat, tylko że jest tam jeszcze jakieś drugie dno. I ten moment tego też, kiedy zrozumiałam, że to właściwie nie musi być mój głód,
to może być głód mojej mamy, która też ten schemat gdzieś takiego nagradzania siebie jedzeniem właśnie wypracowała. I często po ciężkim dniu pracy, pamiętam jak dziś, na przykład przychodziłam do kuchni i moja mama coś tam tu podjadała, tu sobie ugotowała, tu upichciła i pomimo tego, że nie była już głodna, to czasem sobie tam gdzieś jeszcze trochę pofolgowała. To wszystko sprawiło, że zrozumiałam, że jedna część tego, co miałam do przepracowania, to ten mój głód i ta moja relacja z jedzeniem, a druga część to głód, który zupełnie nie był mój. I dla mnie takim oczyszczającym zdaniem było: to nie jest mój głód. To po prostu nie jest moje. To, co nie jest moje, oddaję. To, co jest moje, mogę przepracować. I pamiętam jak dziś, że po prostu jak ręką odjął, od tamtego czasu zupełnie przestało mi się chcieć jeść po nocach, albo na przykład jak szłam na jakiś event i tak jak w domu nie jestem jakoś bardzo słodkolubna, to tam tak miałam ochotę na serniczki, na deserki i na wszystko to, co chętnie bym zjadła właśnie, żeby poczuć, że na to zasłużyłam. To sprawiło, że moja relacja z jedzeniem stała się zdrowa, to sprawiło, że wiem, dlaczego sięgam po jedzenie, to sprawiło, że nie muszę się męczyć, żeby się kontrolować. To jest, kochani, najważniejsze, że tak dużo od nas wymaga pracy, trzymanie się w ryza, żeby po coś nie sięgnąć, czegoś nie zjeść, kiedy właśnie jesteśmy po prostu powodowani naszymi emocjami. Zachęcam Cię gorąco do tego, żebyś sobie odpowiedział lub odpowiedziała na pytanie, o czym jest Twój głód. Czy on jest o dzieciństwie i potrzebie bezpieczeństwa? Czy on jest o historii Twoich rodziców, Twoich dziadków, Twoich pradziadków i może o tym głodzie, który dotknął ich? Czy on jest o Twojej dorosłej potrzebie nagradzania się, bo teraz zasługujesz na jedzenie? To bardzo ważne, żebyś to rozpoznał, rozpoznała i dzięki temu zaczęła pracować nad zdrowym odżywianiem, nad zdrową relacją z jedzeniem i przede wszystkim, żebyś zaczęła być panią swojego życia lub panem. Mam nadzieję, że ten film Ci pomoże. Jest prosto z serca i z własnych doświadczeń, więc zachęcam Cię do tego, żebyś z nich skorzystał, skorzystała. I też życzę Ci tego, żeby dzięki tej pracy Twoja relacja z jedzeniem była zdrowa, żeby jedzenie było przyjemnością, czymś cudownym, ale też absolutnie niekompulsywnym. To bardzo ważne dlatego, że często borykamy się z problemami z wagą, z niedowagą, z nadwagą, a dzięki temu możemy po prostu być panami swojego losu, swojego życia i swojego ciała. Do zobaczenia w kolejnych vlogach i zachęcam Cię do tego, żeby zaglądać tutaj regularnie, bo co tydzień jest coś nowego. Buziaki!